Witam Was na wideotesty.pl. Moi drodzy, z tej strony Marcin. Pora rozpakować kolejny sprzęt od firmy Tesoro. Tym razem jest to bez wątpienia jedna z najbardziej wyjątkowych klawiatur na świecie i przy okazji jedna z najdroższych. Cena sugerowana tej klawiatury została ustalona na 739 zł, no co jest naprawdę sporą kwotą. A co sprawia, że ta klawiatura jest tak wyjątkowa? Przede wszystkim jest to klawiatura mechaniczna, co już wiemy, że klawiatury mechaniczne są drogie. Dodatkowo jest to klawiatura aluminiowa, czyli cechująca się niezwykłą wytrzymałością. Klawiatura nazywa się Colada i występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. Rzućmy okiem. Ja do testów zamówiłem wersję jasną, czyli wersję Saint, i jest też wersja Evil. Mam tutaj też opis, iż Colada jest to nazwa miecza zwycięstwa. Mamy historię, jest to zaczerpnięte z mitologii i w tym przypadku mamy klawiaturę na czerwonych przełącznikach, czyli Cherry MX Red. Dowiadujemy się właśnie, iż klawiatura wyposażona jest w przełączniki mechaniczne Cherry MX. Dostępne są wszystkie cztery najbardziej znane i lubiane wersje przełączników, czyli Black, Red, Blue i Brown. Dlatego każdy znajdzie coś dla siebie i oczywiście dwie wersje kolorystyczne. Kolejna rzecz, wbudowana pamięć aż 512 KB. Częstotliwość próbkowania 1000 Hz daje nam bardzo szybką reakcję na poziomie 1 milisekundy. Taki pełny, kompleksowy anti-ghosting, o którym już wspominałem przy okazji recenzji klawiatury Durandal Ultimate, czyli możliwość wciśnięcia wszystkich, dosłownie wszystkich klawiszy jednocześnie, bez blokowania klawiatury. To jest też charakterystyczne w klawiaturach firmy Tesoro. Nie są to prawda tanie, ale są dopieszczone do maksimum. Mamy 5 profili i w sumie 300 makr, podświetlenie, przełączniki profili oraz port na ładowarkę. Po co jest, jeszcze nie wiem, ale mam zamiar oczywiście się dowiedzieć dla Was. No cóż, rzućmy okiem dalej na opakowanie. Widzicie, samo opakowanie jest wyjątkowe, tak jak każdy sprzęt firmy Tesoro. Z fajnym uchwytem, taka walizeczka. Mamy zaznaczone, iż w tym momencie są czerwone switche do wyboru, te, o których mówiłem. No i zobaczcie, z tyłu mamy porównanie. Klawiatura w wersji Evil, czyli czarna, ma niebieskie podświetlenie, a nasza wersja Saint ma jasne. No i zobaczcie, hub USB, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, zobaczymy za chwilkę, oraz ten slot DC zasilający, podświetlenie boczne oraz aluminiowy front. Przełączniki trybów gamingowych i nagrywania makr w locie dostępne bezpośrednio z klawiatury, gumowe nóżki, 5 profili gracza i 3 przyciski do konfiguracji makr. To by było na tyle, jeśli chodzi o kartonik. Pora wypakować klawiaturę. I oto, moi drodzy, Colada. Już ją oswobadzamy z tych wszystkich zabezpieczeń. Producent bardzo dba, aby klawiatura nie uszkodziła się w transporcie, dlatego zabezpiecza ją naprawdę solidnie. Generalnie Tesoro jest w Polsce dość nową firmą. Staną w sumie tak na większą skalę dopiero od kilku miesięcy. Ok, moi drodzy, standardowy zasobnik z oprogramowaniem, sterowniki do klawiatury, książeczka ze sprzętami firmy oraz instrukcja. I zobaczcie, kabel oczywiście mamy cały zabezpieczony oplotem, jest dość gruby, natomiast w tym miejscu następuje rozkałęzienie i mamy następujące zakończenia: wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe oraz główne USB zasilające całą klawiaturę i dodatkowe USB zasilające porty USB na klawiaturze, które za chwilkę Wam pokażę również. Jak już klawiatura leży na ziemi, zobaczmy, jak się zachowuje na podłożu. No, przesuwa się bardzo niewiele dzięki takim wystającym mocno antypoślizgom. Mamy 5 głównych, również antypoślizgowe stópki i zobaczcie, mamy dwie wysokości, małe podwyższenia i pełne podwyższenia. I oczywiście wszędzie aluminium i
na górze porty. Wejście na mikrofon, wyjście słuchawkowe, dwa porty USB 2.0 oraz ciekawa rzecz, gdyż jest to wejście na ładowarkę sieciową. Dokładniej co można ładować tutaj, dowiem się do pełnej recenzji oczywiście. Teraz zobaczmy sobie dalej. Jeśli chodzi o wagę, jak na klawiaturę mechaniczną, na dodatek aluminiową, nie jest zbyt ciężka. Same klawisze są już plastikowe, te nakładki. No i wyróżniają się taką dość nietypową czcionką, jeśli się przyjrzycie. Mamy mały Enter, długi Backspace. Przypomnę, iż zastosowano tu przełączniki Cherry MX Red, a pracują one tak. Jak na mechaniczną klawiaturę są dość ciche. Tutaj mamy diody informujące nas o statusie klawiatury. Klawisze funkcyjne, pod nimi m.in. klawisze profili, klawisze multimedialne i na dole takie przełączniki trzech makr. Na spacji napis Tesoro. No i wszystkie te klawisze są przezroczyste, czyli będą świeciły na biało. Jeszcze takie elementy ozdobne tutaj łączenia klawiatury. Z drugiej strony również. I mam nadzieję, że widać, jak to aluminium dokładnie wygląda. Naprawdę robi bardzo dobre wrażenie. Przede wszystkim klawiatura robi wrażenie niesamowicie solidnej, wytrzymałej. Więcej będę mógł Wam powiedzieć po zakończeniu testów, a to oczywiście za jakiś czas. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!